najbardziej typowym przykładem, który chciałbym podać w tym momencie, jest diagnostyka chorób wywoływanych przez DNA wirusy, czy to będzie w weterynarii, czy w medycynie ludzkiej. Otóż metoda PCR jest doskonałą metodą do tego, żeby po pierwsze stwierdzić, czy człowiek lub zwierzę jest zarażony jakimś konkretnym wirusem. Co więcej, jest bardzo dobrym narzędziem, jeśli prowadzone jest to ilościowo, na jakim etapie choroby czy procesu zakażenia dany osobnik się znajduje. Zgodnie z taką najbardziej podstawową zasadą medycyny, że lepiej zapobiegać niż leczyć, możemy powiedzieć, że im wcześniej wykryjemy chorobę, najlepiej by było, żebyśmy ją wykryli jeszcze w momencie, w którym nie ma żadnych wyraźnych objawów choroby, prawda? Człowiek czy zwierzę zachowuje się normalnie i już jest zarażony. Tematem dzisiejszego wykładu będzie reakcja łańcuchowa polimerazy, jedna z najbardziej powszechnie stosowanych w tej chwili metod badawczych i technik diagnostyki molekularnej. I celem tego wykładu jest pokazanie jakby tej reakcji od podstaw oraz wytłumaczenie, w jaki sposób można sobie radzić z problemami, które w czasie pracy, korzystania z tej metody mogą powstawać. Zaczniemy od definicji tej metody. Reakcja ta jest to enzymatyczne powielenie wybranego fragmentu DNA mniej więcej milionkrotnie, czyli w wyniku takiej reakcji, powiedzmy z całego genomowego DNA człowieka o długości około 2 metrów, możemy wybrać i milionkrotnie namnożyć krótki wybrany odcinek DNA, powiedzmy dla uproszczenia pojedynczy gen. Istotą tej metody jest to, że ten wybrany fragment podlega amplifikacji, czyli z ilości, powiedzmy początkowo mamy 10 lub 100 sztuk tego wybranego odcinka DNA, czyli ilość zbyt małą do tego, żeby prowadzić na nim jakiekolwiek badania czy diagnostykę. Natomiast po zakończeniu reakcji, po powiedzmy 2-3 godzinach prowadzenia tej reakcji i wykrywania ich produktów, mamy to DNA w ilości tak potężnej, że możemy wykonać w zasadzie wszystkie badania, które no chcielibyśmy na nim zrobić, scharakteryzować ten wybrany odcinek, zbadać na przykład na co pacjent jest chory i tak dalej. I ta definicja wymaga rozszerzenia i uzupełnienia. Otóż tak naprawdę reakcja łańcuchowa polimerazy składa się z dwóch niezależnych reakcji. I mówię niezależnych dlatego, że wyodrębniamy je w sposób częściowo sztuczny. To sztuczne wyodrębnienie dwóch jakby reakcji wewnątrz dziejących się związane jest z tym, że analiza wyników tejże reakcji oraz zrozumienie, dokładne zrozumienie mechanizmów jej zachodzenia jest dużo łatwiejsze, znaczy ułatwia to myślenie na temat tejże reakcji, czyli powtarzam, reakcja jest jakby całkowitą jednością, oba te procesy zachodzą równolegle, jeden bez drugiego obyć się nie może, natomiast do celów takich logicznych, analitycznych, wtedy kiedy chcemy przeanalizować wyniki reakcji, czasami jakby niespodziewane wyniki, niekorzystne dla nas, wtedy dokonujemy właśnie tego jakby rozbioru logicznego. I te dwie części reakcji wyglądają w ten sposób, że z jednej strony reakcja ta składa się z enzymatycznej syntezy wybranego fragmentu DNA, jest to typowa reakcja biochemiczna matrycowej syntezy DNA, a druga część to jest związana z tym słowem, którego użyłem wcześniej, związane z wyborem tego fragmentu DNA. Otóż wyboru fragmentu DNA dokonujemy poprzez zastosowanie specjalnej pary starterów tejże reakcji. Są to krótkie odcinki jednoniciowego DNA, które odpowiednio zaprojektowane pozwalają na wyszukanie właściwego fragmentu i rozpoczęcie samej reakcji polimeryzacji, czyli syntezy DNA. Ta reakcja bez tych starterów w ogóle nie może zacząć, ponieważ enzym, który jest używany do tej syntezy DNA, wymaga obecności startera, a jednocześnie jakby sprytnie podchodząc do tematu, czyli syntetyzując odpowiedni odcinek DNA, to my właśnie, my eksperymentatorzy, dokonujemy tego wyboru. Czyli coś, co dzieje się w mikroświecie, do czego manualnie nie mamy w ogóle dostępu, dzięki wiedzy o sekwencji DNA i umiejętności projektowania tychże starterów, prowadzi do tego, że w tym morzu informacji genetycznej jesteśmy w stanie wybrać i selektywnie namnożyć wybrany właśnie jej fragment. Taka jest istota reakcji PCR.
Żeby tą definicję rozwinąć, to przyjrzyjmy się temu przezroczu, który mamy w tej chwili na ekranie. Potrzebny jest nam enzym, czyli narzędzie, które będzie prowadziło syntezę DNA. I to jest tak zwana synteza matrycowa, czyli ten enzym to jest białko, które potrafi czytać sekwencje nukleotydów w DNA matrycowym i jakby dobudowywać drugą nić na zasadzie komplementarności, czyli tak naprawdę my tutaj powtarzamy ten proces, który w każdej żywej komórce podczas jej podziału zachodzi normalnie bez naszej wiedzy. Wykorzystujemy naturalne procesy enzymatycznej replikacji DNA. I patrząc od góry na tą ilustrację, mamy tutaj dwie nici, cząsteczki DNA w postaci rozdzielonej, czyli tak zwane jednoniciowe DNA. Jak do tego dochodzi, ja będę o tym jeszcze mówił, z tego względu, że cały ten dzisiejszy wykład skonstruowany jest na zasadzie takich trzech kręgów. Jest ten krąg elementarny, kiedy ja jakby wprowadzam Państwa w problemy związane z reakcją PCR i z konieczności dokonuję pewnych uproszczeń czy niedomówień. Prawda? Potem będę to rozwijał jakby w drugim poziomie, w drugiej warstwie, a w trzecim, jakby najbardziej już dogłębnym, skupimy się na bardzo precyzyjnej analizie wyników tejże reakcji, możliwości powstawania błędów i interpretacji wyników. Więc mając to DNA genomowe ludzkie rozdzielone w postaci dwóch takich nici, proszę zwrócić uwagę, że każda z tych nici ma swoją polarność, to znaczy ma jakby wyróżnione końce. Jest koniec oznaczony 3' i 5' i one ułożone są do siebie na przemian legle. Także zawsze w momencie takim, w którym powstaje dwuniciowa struktura, to koniec 3' jednej nici spotyka się z końcem 5' nici drugiej i odwrotnie. I tą jakby polarność i odwrotność polaryzacji widać na ilustracji. Te czarne, krótkie odcinki, które Państwo widzicie na górze ilustracji, to są właśnie te wspominane kilkukrotnie startery. I taka struktura, czyli jednoniciowy odcinek DNA matrycowego, ten długi, plus związany z nim starter, jest jednym z koniecznych czynników do zaczęcia reakcji syntezy. Taka właśnie postać jest konieczna do zaczęcia syntezy. I jak Państwo możecie zauważyć, koniec 3' obu tych czarnych struktur, obu starterów, skierowany jest jakby do środka odcinka, który sobie wybraliśmy. I taka jest właściwa orientacja tych odcinków DNA. Następnie do akcji wkracza enzym, który korzystając z cegiełek budulcowych, czyli tak zwanych deoksyrybonukleotydów, czytając informacje o sekwencji nukleotydów w DNA matrycowym, w tym długim odcinku DNA, dobudowuje na zasadzie komplementarności następne nukleotydy do tego końca 3' OH startera. I w wyniku, jak widać w drugiej grupie ilustracji, w tym przypadku B, mamy dosyntetyzowaną drugą komplementarną nić DNA. Proszę też zwrócić uwagę, bo to będzie bardzo ważne w przypadku kolejnych przezroczy, że sama struktura startera, czyli ten czarny odcinek, wchodzi w skład produktu reakcji, co oznacza, że starter jest w trakcie reakcji zużywany. Jego będzie coraz mniej. I teraz właściwą postacią DNA do reakcji PCR jest postać jednoniciowa. Żeby przeprowadzić DNA z formy dwuniciowej, takiej jak ona istnieje w komórkach naszego organizmu, czy też w roztworach wodnych, ale w temperaturze pokojowej, musimy przeprowadzić je w postać jednoniciową. Najczęściej dokonujemy tego przy pomocy podwyższenia temperatury i podwyższając temperaturę roztworu DNA do mniej więcej 94 stopni Celsjusza powodujemy tak zwaną termiczną denaturację DNA, czyli rozdzielenie dwuniciowej struktury DNA na pojedyncze nici przy pomocy temperatury. I jak widać na tym obrazku, jak łatwo można się zorientować, starter, który też jest kawałkiem DNA, nie może wiązać się z DNA matrycowym, jeśli ono jest zamknięte w postaci dwuniciowej, prawda? Bo ta zasada komplementarności, czyli rozpoznawania się sekwencji wymaga, żeby oba
komponenty tej reakcji były w postaci jednoniciowej. W związku z tym mamy w trzeciej grupie następny proces denaturacji, czyli produkty reakcji pierwszego rzędu uzyskane w pierwszym etapie znowu musimy przeprowadzić w postać jednoniciową, żeby następna para starterów, bo tamte się zużyły, mogły związać się z DNA matrycowym, czyli mówiąc jeszcze dokładniej, dokonać wyboru znowu tej właściwej sekwencji, na której nam zależy i żeby mógł od nowa zacząć się proces syntezy następnych kopii DNA. I istota i potęga reakcji PCR właśnie bierze się z tej cykliczności. W nazwie mamy coś takiego jak reakcja łańcuchowa polimerazy. Ta łańcuchowość oznacza, że podobnie jak ogniwa łańcucha, tak ilość cykli tej, powtarzających się cykli tej reakcji powoduje to bardzo duże wzmocnienie, jeśli chodzi o ilość uzyskanego materiału na końcu reakcji. I tak naprawdę potęga tej reakcji sprowadza się do tego, że w mniej więcej 30 takich powtarzających się cyklach możemy w sposób wykładniczy, czyli no, idealnie gdyby ta reakcja przebiegała ze 100% wydajnością, to mielibyśmy 2 do 30 kopii wybranego odcinka DNA. 2 do potęgi 30 to jest ponad miliard kopii. Praktyczna wydajność reakcji PCR kończy się na poziomie kilkuset tysięcy do miliona kopii, ponieważ każdy z tych etapów przebiega z pewną skończoną wydajnością, jak większość realnych procesów, ale i tak wychodząc powiedzmy z początkowej ilości 100 kopii, mamy te 100 kopii powiedzmy od 10 milionów kopii możemy uzyskać, czyli ogromną ilość materiału do dalszych badań, dalszej charakterystyki. Czyli tak, trzy aspekty są tutaj bardzo ważne. Po pierwsze, sprawa, że jest to enzymatyczna, matrycowa synteza DNA, czyli jakby przepisywana jest informacja genetyczna zawarta w wyjściowym materiale. Drugim bardzo ważnym aspektem tej reakcji jest sprawa wyboru. Odpowiednio zaprojektowana para starterów pozwala nam na wybranie konkretnego, bardzo ściśle zdefiniowanego odcinka DNA. I trzecia sprawa to jest właśnie cykliczność tej reakcji, to jest związane z tym, że jakby z tą wzmocnieniem, czyli z ogromną wartością i badawczą, i diagnostyczną tej reakcji, bo z ilości kompletnie niekontrolowalnych i nie poddających się badaniu, w każdym razie bardzo trudno poddających się badaniu ze względu na małą ilość, mamy ogromną ilość materiału do dalszych badań, charakterystyki itd. I to jest jakby pierwszy zasadniczy etap tej reakcji. Następnie, ponieważ wszystko to się odbywa w probówce jakiejś tam stworzywa sztucznego, musimy obecność tych produktów reakcji stwierdzić. Czyli w najprostszym przypadku techniką, która pozwala nam na zobaczenie produktów tej reakcji, czyli odczytanie wyniku, jest elektroforetyczny rozdział uzyskanych fragmentów DNA. I te fragmenty analizujemy na żelu agarozowym, wykorzystując takie zjawisko, że w tym właśnie żelu ruchliwość każdego konkretnego fragmentu DNA jest proporcjonalna do jego wielkości. Im ten fragment jest mniejszy, tym przesuwa się w polu elektrycznym szybciej. W związku z tym mamy po zakończeniu takiej reakcji rozdziału drabinkę prążków lub też jeśli reakcja była zaplanowana na to, żeby uzyskać tylko jeden prążek, to powinniśmy mieć jeden czysty prążek DNA i przy pomocy tej techniki możemy też scharakteryzować jego wielkość. Problem w reakcji PCR polega na tym, żeby stworzyć starterom reakcji takie warunki, w których one zwiążą się tylko z dokładnie komplementarną sekwencją, natomiast nie będą się wiązały z sekwencjami, które wykazują niepełną komplementarność. Długość takiego startera to jest od 21 do 28 nukleotydów i na całej długości taki starter musi rozpoznać komplementarne zasady na tej zasadzie, że
mówiąc już literkami, A odpowiada zawsze T, G odpowiada zawsze C, bez żadnych wyjątków. I specyficzność reakcji, czyli jakość uzyskiwanych wyników, zależy od tego, jak dobre, selektywne warunki stworzymy dla tej reakcji hybrydyzacji. Czyli mamy jakby reakcje dwie, reakcję enzymatycznej syntezy DNA i reakcję hybrydyzacji związaną z procesem rozpoznawania sekwencji w DNA matrycowym. Tego wyodrębnienia dokonujemy dlatego, że przy analizie wyników lub też analizie problemów związanych z samą reakcją, wtedy kiedy otrzymujemy niespodziewane wyniki i ich nie rozumiemy, analiza tychże wyników związana jest z dogłębnym zrozumieniem obu tych procesów w pewnym sensie niezależnie, to znaczy inne czynniki i inne metody postępowania, metody myślenia związane są z analizą jednego i drugiego procesu i warto o tym pamiętać. Chciałbym jeszcze wspomnieć właśnie na początku wykładu, że taka klasyczna reakcja PCR zawsze ma na celu selektywne namnożenie wybranego fragmentu DNA. Natomiast mogliście się Państwo już spotkać i coraz częściej prawdopodobnie będziecie się spotykali z reakcjami, które mają na celu coś zupełnie innego. Są pewne zastosowania metody PCR, w której zamiast tej selektywności wyboru jednego małego fragmentu z morza informacji, które mamy w genomie na przykład człowieka, zależy nam na czymś odwrotnym, na maksymalnie niewybiórczym powieleniu całej sekwencji DNA. Tego rodzaju postępowanie stosuje się wtedy, kiedy ilość materiału do badań, czyli właśnie tego DNA matrycowego, jest ekstremalnie mała i nie możemy jej uzyskać w żaden inny sposób. Wtedy radzimy sobie tak, że zmieniamy jakby w ogóle istotę reakcji PCR i najpierw namnażamy to DNA, które mamy w bardzo małej ilości, a potem możemy już klasyczną reakcją PCR poszukiwać pewnych specyficznych fragmentów w obrębie tej sekwencji. Wracając do samej reakcji, musimy sobie wyobrazić w tej chwili następujący proces. Otóż zaczynając reakcję PCR, mieliśmy tam mieszaninę substratów, czyli wszystkich tych elementów, które są potrzebne do jej wykonania. Natomiast gdybyśmy tą probówkę z substratami po prostu zostawili na stole laboratoryjnym, to niczego sensownego w ogóle nie uzyskamy. To znaczy tam będą zachodziły pewne procesy syntezy, natomiast na pewno nie takie, na jakim nam zależy, czyli nie uzyskamy założonego wyniku. Enzym, który jest używany w reakcji PCR, jest enzymem, który optimum temperaturowe ma w okolicach 72-74 stopni Celsjusza. To oznacza, że z najwyższą wydajnością prowadzi syntezę DNA właśnie w tej temperaturze. Co nie znaczy, że w temperaturach niższych, czyli powiedzmy w temperaturze pokojowej, ta synteza nie może zachodzić. Ona też zachodzi, natomiast zachodzi z niższą wydajnością. Szybkość syntezy DNA w temperaturze 72-74 stopni jest rzędu 100 nukleotydów na sekundę i ta informacja będzie nam bardzo potrzebna przy rozważaniu tak zwanych długich PCR-ów, czyli amplifikacji długich odcinków DNA. Natomiast to czynnikiem, który wprowadza do tej mieszaniny substratów określony porządek i pozwala nam na amplifikację wybranego odcinka, czyli osiągnięcia celu reakcji, jest odpowiednie sterowanie temperaturą mieszaniny reakcyjnej. Do tego służy urządzenie zwane termocyklerem. Jest to, mówiąc najprościej, blok metalowy z odpowiednimi otworami na probówki, który przy pomocy odpowiednich pomp ciepła, no najczęściej to używane są tak zwane elementy Peltiera, elementy elektroniczne, które pozwalają na podgrzewanie lub chłodzenie tego bloku metalowego w bardzo, bardzo szybko. Ten proces jest bardzo szybki i można tym bardzo ładnie sterować programowo. I czynnikiem właśnie porządkującym jest temperatura. W każdym pojedynczym cyklu reakcji PCR, dla ustalenia uwagi, powiedzmy, że w typowym przypadku reakcja PCR składa się z 30 cykli, tak jest najbardziej typowa wartość. Każdy elementarny cykl składa się z trzech podstawowych faz i te fazy macie Państwo w tej chwili na wykresie widocznym na ekranie. Pierwsza faza reakcji to jest faza denaturacji DNA matrycowego. Wspominałem już o tym, że DNA matrycowe, normalnie występujące w postaci dwuniciowej, musi być
przeprowadzone w postać jednoniciową, żebyśmy mogli uzyskać efekt wyboru, czyli odsłonić jakby te sekwencje dla starterów, żeby startery mogły znaleźć i związać się z odpowiednimi sekwencjami DNA matrycowym. I tej denaturacji DNA dokonujemy przy pomocy właśnie podwyższenia temperatury do 94 stopni i utrzymania jej przez zadany okres czasu. Teraz ten czas jest jednym z krytycznych elementów powodzenia reakcji PCR. Otóż w zależności od tego, jak mocno związane są ze sobą nici DNA, czyli najprościej mówiąc, zależy to od procentowej zawartości par GC, a pary GC są to te pary, które jakby silniej się wiążą, to znaczy wytwarzają między sobą 3 wiązania wodorowe, a pary AT tylko 2 wiązania wodorowe. W związku z tym im więcej jest par GC w badanym odcinku DNA, tym trudniej jest rozerwać te nici i tym dłużej trzeba prowadzić tą denaturację. Niebezpieczeństwo związane jest z tym, że niepełna denaturacja DNA jest jednym z częstszych powodów niewłaściwego przebiegu reakcji PCR. Objawia się to ogromnym spadkiem wydajności reakcji. Mechanizm jest taki, że nie w pełni zdenaturowane odcinki DNA po ostudzeniu, a następnym etapem temperaturowym reakcji PCR, następną fazą cyklu jest faza ochłodzenia mieszaniny reakcyjnej do temperatury około 55 stopni, chociaż ona bardzo zależy od długości i sekwencji starterów, ale o tym dokładnie będę mówił za chwilę. To obniżenie temperatury w przypadku niepełnej denaturacji DNA powoduje, że DNA z powrotem się zamyka. Zamyka się mniej więcej na tej samej zasadzie jak zamek błyskawiczny. Wyobraźmy sobie taki bardzo prosty model, który ułatwia zrozumienie tego problemu. Otóż zapinając kurtkę wyposażoną w zamek błyskawiczny, jeśli mamy już jakby operację zamykania rozpoczętą i ten zamek już jest synchronizowany, prawda, to zamknięcie odbywa się prostym pociągnięciem zamka do góry. Natomiast jeśli kurtka jest całkiem rozpięta, to wtedy dużo więcej czasu zajmuje nam jakby połączenie tych osobnych nici, tych osobnych części łańcucha. I podobnie możemy sobie to wyobrazić w przypadku DNA. Jeśli przy pomocy wysokiej temperatury nie do końca zdenaturujemy DNA i one się potem na drodze dyfuzji nie rozdzielą całkiem, nie odejdą od siebie, to po ochłodzeniu ponowne zamykanie się DNA jest już bardzo proste, bo one są w fazie. To znaczy, że tak dokładnie jak zamek błyskawiczny, one się z powrotem zamykają. W związku z tym na pewno część sekwencji, która powinna być rozpoznana przez startery, zostanie z powrotem zamknięta i nie uzyskamy amplifikacji, czyli tej syntezy DNA. W związku z tym wydajność tej syntezy jakby nam spadnie. I to jest jeden z powodów, dla których nie uzyskujemy miliarda kopii po 30 cyklach, tylko znacznie, znacznie mniej. W ekstremalnych przypadkach możemy w ogóle nie uzyskać widocznego produktu. Dlatego ta pełna denaturacja DNA jest niezwykle ważna dla powodzenia reakcji. Drugim etapem temperaturowym w pojedynczym cyklu jest faza wiązania się starterów. Jak już wspomniałem, ta temperatura jest znacznie niższa. Ona w typowych przypadkach przybiera wartość od 40 kilku do 60 kilku stopni Celsjusza i bardzo mocno zależy przede wszystkim od długości i sekwencji starterów. I dokładnie ten problem omówimy sobie za chwilę. Te 55 stopni jest tylko dla ustalenia uwagi. I ostatnia faza cyklu to jest faza enzymatycznej syntezy DNA. Tutaj ta hybryda startera i jednoniciowego DNA matrycowego, który widzieliście Państwo na samym początku mojego wykładu, jest właśnie koniecznym substratem do reakcji syntezy. Wolny koniec 3'OH jest miejscem, do którego enzym polimeraza DNA dołącza następne nukleotydy i prowadzi to tak długo, jak i pozwolimy. To znaczy synteza DNA prowadzona jest tak długo, dopóki nie przejdziemy znowu w fazę denaturacji powstałych w ten sposób produktów, bo produktem tego etapu syntezy jest znowu dwuniciowe
DNA i tutaj cykl się jakby zamyka. W związku z tym ta sekwencja trzech różnych temperatur utrzymywanych w mieszaninie reakcyjnej przez zadaną ilość czasu stanowi właśnie te trzy fazy elementarnego cyklu reakcji PCR. Wykładniczy przyrost ilości kopii związany jest z tym, że produkty cyklu N-1 w cyklu N stanowią znowu jakby matrycę do syntezy swoich następnych kopii. Czyli mamy 2, 4, 8, 16, 32, 64 i tak dalej, przerastające właśnie wykładniczo ilość matryc, które w następnym cyklu wykorzystywane są do syntezy następnych nici i na tej zasadzie z kilku czy kilkunastu kopii możemy uzyskać tak ogromną ilość materiału pod koniec reakcji. Wspominałem już na samym początku, że w wyniku reakcji PCR otrzymujemy ogromną ilość namnożonego DNA, ale nie możemy go zobaczyć. Do tego, żeby zwizualizować powstałe fragmenty DNA, w najprostszym przypadku prowadzimy analizę na żelu agarozowym przy pomocy elektroforezy i jak już wspominałem, ruchliwość tych fragmentów zależy od ich wielkości. Teraz, każda taka analiza koniecznie musi się odbywać w obecności wzorca. Ścieżka, która nie jest ponumerowana, która się znajduje najbardziej po prawej stronie tego narysowanego żelu, to jest właśnie ścieżka, gdzie są markery reakcji. To są fragmenty DNA o znanej wielkości, czyli kalibrator tej naszej reakcji. I mamy tutaj do przeanalizowania cztery możliwe przypadki, cztery różne wyniki reakcji PCR. Na ścieżce pierwszej mamy produkt reakcji o właściwej wielkości. Co to znaczy? Otóż znaczy to tyle, że znając sekwencję DNA, który mamy analizować i projektując odpowiednio startery, my z góry wiemy, jakiej wielkości z dokładnością do nukleotydu będzie produkt reakcji. W związku z tym, porównując wielkość uzyskanego produktu reakcji z wzorcem, możemy powiedzieć, czy ten fragment odpowiada tej zaprojektowanej wielkości, czy też nie. I to jest pozytywny wynik reakcji. Zwrócić trzeba jeszcze uwagę na to, że ten prążek jest jeden, to znaczy, że reakcja zaszła w sposób czysty, specyficzny. Otrzymaliśmy jeden i tylko jeden produkt reakcji. Taki jest pożądany wynik typowej reakcji PCR. Na ścieżce drugiej mamy przypadek bardzo niebezpieczny dla analizy, to znaczy brak widocznego produktu reakcji. Podkreślam to słowo widocznego, ponieważ bardzo często jest tak, że ze względu na ograniczoną przez różne niekorzystne czynniki wydajnością reakcji PCR, my możemy uzyskać produkt, ale w ilości niewystarczającej do wizualizacji, czyli zastosowana metoda wykrywania, w tym przypadku użycie barwnika fluorescencyjnego, który wiąże się z DNA i oświetlony odpowiednim światłem powoduje świecenie tego prążka, po prostu czułość tej metody detekcji jest zbyt niska. Czyli mamy tutaj jakby dwie możliwości interpretacji. I to jest właśnie to, co jest zasadniczą jakby treścią tego dzisiejszego wykładu. Ja nie chcę wykładać jakby podstaw reakcji PCR. Chciałbym Państwu uzmysłowić, jakie jest podłoże wszystkich możliwych etapów i interpretacja różnych wyników reakcji i chciałbym zaproponować bardzo różnorodne metody interpretacji, ponieważ nie ma prostego, jednego wytłumaczenia na każdy z tych czterech przypadków, bardzo prostych zresztą, które mamy w tej chwili na ekranie. Czyli podkreślam, może to oznaczać, że produktu w ogóle nie ma, może to oznaczać, że produktu jest po prostu za mało i nie możemy go zobaczyć. Każdy z tych przypadków daje różne rokowania w przyszłości. Na ścieżce trzeciej mamy przypadek taki, kiedy reakcja zaszła, bo produkt jest widoczny i ten produkt jest czysty, to znaczy jest tylko jeden, natomiast bez porównania jego z wzorcem moglibyśmy powiedzieć, że to jest właściwy produkt reakcji. W tym przypadku wiemy, dzięki porównaniu z wzorcem, że ten produkt jest za duży, prawda? Jest wyżej niż powinien być, to znaczy jego wielkość jest nie taka, jakiej się spodziewaliśmy, w związku z tym reakcja syntezy zaszła, natomiast specyficzność tej reakcji, czyli reakcja wyboru przy pomocy starterów, poszła nie tak, jak się spodziewaliśmy i stąd po pierwsze wiemy, że wynik reakcji jest negatywny. Po drugie, to jakby uzasadnia to, o czym mówiłem na początku, że dobrze jest przynajmniej intelektualnie rozdzielić tą reakcję PCR na dwa niezależne procesy, na samą reakcję syntezy i na reakcję wyboru, bo w tym przypadku mamy wynik właśnie taki, że reakcja syntezy DNA zaszła prawidłowo, mamy czysty produkt wystarczającej
ilości i moglibyśmy być zadowoleni, prawda, z tej części reakcji. Natomiast wybór został dokonany błędnie, bo nie ten fragment został powielony. W przypadku czwartym mamy przypadek w zasadzie korzystny, to znaczy jak widać uzyskaliśmy produkt reakcji o tej samej ruchliwości elektroforetycznej, czyli w domyśle wielkości, jakiego się spodziewaliśmy, prawda, i to jest ten środkowy prążek, i uzyskaliśmy też dwa dodatkowe prążki, to jest tak zwany niespecyficzny, są to niespecyficzne produkty reakcji PCR, czyli to oznacza, że część starterów reakcji popełniła błędy, a do powstania tych błędów przyczyniliśmy się my, nie do końca optymalizując jakby warunki przeprowadzenia tej reakcji. Na to wszystko, co Państwo widzicie w tej chwili na zdjęciu, trzeba nałożyć jeszcze jedną bardzo ważną informację, bo analizując wynik reakcji tylko i wyłącznie na podstawie ruchliwości wybranego tego fragmentu DNA, możemy powiedzieć o nim tylko tyle, że ruchliwość elektroforetyczna, w domyśle wielkość tego fragmentu, jest z pewną dokładnością taka, jakiej się spodziewaliśmy i nie możemy powiedzieć nic więcej. Dokładność wyznaczania wielkości fragmentów DNA przy pomocy tej techniki jest na poziomie około 5%. I tak naprawdę możemy powiedzieć tylko jedno, że powielony fragment DNA z dokładnością plus minus 5% odpowiada wielkości tego fragmentu, którego się spodziewaliśmy. Dlaczego to tak bardzo podkreślam? Tutaj chciałbym to zaadresować przede wszystkim do diagnostów, ludzi, którzy używają techniki PCR do diagnostyki medycznej czy też weterynaryjnej. Otóż dopóki wyniki reakcji PCR zgadzają się z ogólnymi poglądami lekarzy na stan pacjenta, czyli nie są w sprzeczności, prawda, te wyniki, to bez dalszych analiz my możemy powiedzieć, że rzeczywiście wynik reakcji jest pozytywny i nie analizować dogłębnie jego dalej. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy istnieje duża rozbieżność w poglądach między lekarzem prowadzącym pacjenta, a wynikiem uzyskanym z laboratorium analitycznego przy pomocy techniki PCR, wtedy powinna nam się zapalić w głowie czerwona lampka. Aha, nie jest to prosty przypadek i ta prosta interpretacja, to co w takim slangu laboratoryjnym mówimy, prawda, wynik jest pozytywny, bo prążek jest w tym miejscu, w którym się go spodziewaliśmy, powinno nas to zaniepokoić i musimy przejść do głębszego poziomu analizy. Oznacza to, że musimy mieć świadomość tego, że ostatecznym kryterium wypowiadania się, czy produkt jest identyczny, czy nie jest identyczny z zamierzonym, jest jego sekwencja, czyli kolejność nukleotydów. I żeby w takich trudnych przypadkach potwierdzić lub wykluczyć pomyłkę, musimy taki produkt reakcji PCR zbadać pod względem kolejności nukleotydów. Czyli jeśli ta kolejność będzie taka, jakiej się spodziewaliśmy, dopiero wtedy ostatecznie możemy powiedzieć, że wynik reakcji jest pozytywny. Nie robimy tego często, znaczy raczej bardzo rzadko. Jak mówię, dopóki inne metody badawcze, powiedzmy kiedy badanie pacjenta, kiedy robimy mu 10 różnych testów, prawda, i wszystkie one świadczą o tym, że diagnoza ogólna jest jakby jednoznaczna, takiej potrzeby nie ma. Natomiast wtedy, kiedy mamy tak zwane trudne przypadki, kiedy nie wiem, część lekarzy upiera się przy jednej wersji, inna przy drugim, a jeszcze analitycy mówią coś jeszcze innego, w takim przypadku trzeba po prostu pamiętać, że sama ruchliwość elektroforetyczna prążka, jego wielkość, nie jest dowodem identyczności tego. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że dokładność tej metody jest na poziomie plus minus 5%, no to mamy już jakby dokładny obraz tego, jak wiele niebezpieczeństw wiąże się z uproszczoną interpretacją wyników reakcji PCR.